Witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie, czarny generał i przywódca Zjednoczonych Klanów Ameni. Dzisiaj towarzyszy mi Divioner, Imperium Midarionów. Witaj, witaj. Jaromir. Cześć, cześć. I on dowodzi Cylonami i postanowiliśmy odcinek zacząć od poważnych rozmów politycznych tutaj. Tak. Uznaliśmy, że nie możemy pozwolić na drugą wojnę z Cylonami. Znaczy, Cyloni nie mogą sobie, przepraszam, pozwolić na drugą wojnę, albowiem, jak to Jaromir mówiłeś, że Zoom by wtedy doszedł jeszcze. No właśnie, bo oni są, mieli ze mną pakt obronny, ale jakimś dziwnym trafem nie mają teraz, więc dziwne to jest. Ale są przyjaźni przynajmniej do mnie, więc na pewno nie wezmą, znaczy jak zaatakowałbym tych detatkanów, no to oni pewnie ich wezmą ich w obronę. Natomiast jeżeli detatkanowie mnie zaatakują, to pewnie nie razem z nimi. A nie możesz spróbować renegocjować tego paktu obronnego? Wiesz co, mogłybym, zgoda minus 45, więc tak jakoś nie bardzo. Jest taki motyw. Dla naszej trójki najlepszym opcją byłaby właśnie federacja, ponieważ zabrałby nam po tym minus... No ale na razie nie możemy federacji robić. No nie. Technologia jest potrzebna, to tylko no tak. Właśnie. Nie, technologia. Tradycja. Ale wcześniej kiedyś technologia była. No, to jest tradycja. Ale która to jest? Informację musimy rozwinąć, mam federację. O Jezus Maria. Daleko, tak wiem. Na razie możemy dać sobie... Federacja to jest pierwsza tradycja z dyplomacji, ale po prostu tak się nie chce tej dyplomacji odpalać, że... Na razie możemy sobie dać gwarancję niepodległości. My damy z Wojtasem Jaromirowi i to będzie najlepsza opcja. Tylko muszę jeszcze mieć plus jeden wpływ. Dobra. No. To nie odpauzujemy jeszcze, tylko zaczynamy negocjacje polityczne, czyli nie ma sensu mi gwarantować niepodległości, bo jedyne zagrożenie dla mnie, jakie tutaj jest, ja mam sielankowo trochę. Chciałem powiedzieć, że to są kryształy, które mają tutaj kilkanaście tysięcy flot, ale spoko. I najbardziej. Divioner też jest wysunięty, ale on ma sojuszników, a najbardziej obrywa się Jaromirowi, więc ja zagwarantuję Jaromirowi niepodległość i Div zagwarantuje Jaromirowi niepodległość. Tak. Z tym, że najpierw Wojtas, a później ja, jak sobie wypracuję plus jeden wpływów, bo mam teraz 0,40. Czyli na razie nie macie wpływów. Ja mogę, ale bierz pod uwagę, że nawet to ci za dużo nie pomoże. Mam 1000, nie? Floty. Więc pytanie, czy chcesz. A nie, bo ty za to nic nie płacisz, to ja płacę wpływów. Ty nie? Płacisz, tak. Dobra, to czekaj, która to jest opcja? Utwórz pakt obronny. Nie, gwarancje niepodległości. Gwarancje niepodległości. Ale pakt o niegresji mogę zawrzeć. Ale zaraz, jaka jest różnica między gwarancją niepodległości a paktem obronnym? Tworzy pakt obronny z tym. No, gwarancja niepodległości. Jeśli którykolwiek z sygnatariuszy zostanie zaatakowany, drugi automatycznie przyjdzie mu z pomocą. To jest obustronny, jakby. Obustronna, jakby. Czyli gwarancja niepodległości. Pakt obronny, a gwarancja to jest jednostronne, dobra. Tak. Tak. No to już wiem. No to wysyłam gwarancję, ale zawrzej pakt nieagresji w ogóle ten? Opłaca się? Nie ma sensu dla mnie w sumie. A tak symbolicznie, to nic nie kosztuje, nie? Tak, nic nie kosztuje, ja symbolicznie możesz. No to wysyłam. Dobra, momencik, bo ja tu coś jestem w trakcie zmodyfikowywania, dzięki. Zjednoczone Klany Ameni. O, pierwszy raz cię widzę chyba, teraz tak się mogę przyjrzeć. Co? Może nie zanotowałem. Dawałem ci hajs cały. Nie, pierwszy raz zwróciłem uwagę, bo że tak to powinno zabrzmieć na wygląd twojej rasy. O. Pierwszy raz cię widzę. Dobra. Ale fajny design jest tych obcych, nie? No. W ogóle uwielbiam, kurczę, nie żałuję kupna tego. Wziąłbym minerały plus 10%, ale przyda mi się w tym momencie chyba jednak... Nie żałuję w ogóle tego kupna dodatku plantoid, bo wpływa. Design obcych roślinnych mi się tak podoba. Chyba nie tylko z tych będę korzystać. Gdzie Wojciech Roślina po prostu we wszystkich seriach Stellarisa. Może mi to puścić? To nie ode mnie teraz zależy, coś no, jeszcze. No jasne, możemy puszczać. A Div, wziąłeś ten gwarancję dla... Nie, jeszcze, ale masz jeszcze rozejm, tak więc powiedz mi, jak będzie rok
przed tym wygaśnięciem rozjemu, to cię szybko... O, żeby ja na to zwrócił uwagę. Dobra, masz rozjem, masz do od 71 roku. No to jeszcze 3 lata mniej więcej. Się zastanawiam, czy w innych planetach też kosmoport jakieś pobudować. Ja będę musiał, bo już nie mogę floty robić. O, już mam przesyt. A kosmoport zwiększa limit marynarki? Tak, limit marynarki. Tak. Kosmoport i populację. Aha. To kurde, to ja buduję wszędzie w tej sytuacji. No pewnie, no tak się zwiększa właśnie limit. Że nie miałem zaoszczędzić na modernizację. Dobra, mogę przyspieszyć? Tak, oczywiście, tak. Jak najbardziej. Mnie się nie musisz pytać o zdanie, jeśli chodzi o przyspieszanie gry. Ja od początku gram, zawsze jak gram, to od początku na najwyższym, więc... Dobra, to ja dążę do tego teraz, żeby zwiększyć sobie siłę floty jak najbardziej. Żebym ja miał znaczenie jakieś w tym sojuszu. O kurde, aż 400 minerałów. Agenda rozwoju, co tutaj się dzieje? Stabilna tektonika. Ale mi wiatr wieje. Dobra, przyznaj się, kto ma pancerniki już? Ja mam, ale jeszcze żadnego nie wybudowałem. No? Jeszcze żadnego nie wybudowałem. Ja właśnie zbadałem i myślałem, że będę ten fajny, ale jednak nie będę. Nie, to nie ma szans, żebym to rozwinął. Banner of Triumph, a wy tutaj... Ogólnie... A meby muszę sobie owinąć, no wymyśleć, mógł sobie statki wrzucić w ten. Div, ile masz minerałów w zapasie? W zapasie? No. 270. A to mało. Nie, bo żeby przyspieszyć trochę, to bym pożyczył od ciebie te 700 minerałów i bym dał ci żywności, kredytów, czy czegokolwiek tam byś chciał, ale... Nie potrzebuję właśnie minerałów. No, właśnie, domyślam się właśnie, że... zaproszenie do paktu nieagresji. Którzy to są Ragerianie? Gdzie oni w ogóle są? Research complete. O, umysł, oni mają umysł zbiorowy. Oj. Ragerianie. Wyłączność dla planet głównych. Przekazanie głównych agresji nie kosztuje nic, nie? Co to jest? Zaproszenie do paktu nieagresji. To jakieś tam są. Coś tam. Ale takie chomiki, takie jakieś te piszmaki. Chomiki, piszmaki. Takie futrzane saki ci zaproponowały, tak? Nie, to nie mi. Ja tylko dostałem informację, że ktoś tam coś tam... A. O, kolejny research complete. Dobra, mamy akceleratory. Kurde, mieliście dalej prowadzić badania. To jest potrzebne. Dobra, zobaczę, czy te dezintegratory mnie tu coś... polepszą mnie. Najpierw polepszą. To skończmy. O, tu sobie mogę wcisnąć. Kiedy nie ma doświadczenia już. Fucking hell. Muszę nabić doświadczenie nim. Jaromir, wbije to na twoje terytorium. Co? Żeby mój badawca nabił sobie doświadczenie na projektach badawczych. Weźmy auto. Dobra, no to przecież to nic nie przeszkadza. Ale to z projektów badawczych to więcej będzie, a chcę jak najszybciej nabić do 5 poziomu. Co ty masz takiego w 5 poziomie? System survey complete. Kursorów? W Itraben mam coś i w Duraskadon wymagają jakieś też... Kursorów masz, a ja nie mogę znaleźć 2, a ja mam zbadane już. 3. 2 nie mogę znaleźć. 2. Wulatan? Ten? Wulatun? Coś takiego? Nie patrzyłem nawet. Wulatun? Oj. Ty jakoś dziwnie czytasz te nazwy tych. Nie, w Itraban. Ale w sensie to są prekursorzy, czyli pradawna cywilizacja, której się szczątki bada. Takie tam. Nie. Nie. Nic z tych rzeczy muszę zaprzeczyć. Tak.
Dobra, ile te ciodostwa jakieś rozwalić tutaj moją flotą? 3500 mam na razie. Dobra, niedługo będzie mnie stać na... Odbadaj jakiś kosmitów. System survey complete. Div, ty słyszałeś, czy Krzysiek kupuje w końcu tego Stellarisa? Nic nie mówię. Na razie to się ogarnia po tym, po weselu. Trzeźwieje. No wiesz, hajsy, hajsy. O, co to tutaj jakieś dziwne? Nawiązana łączność z kim? Ragarian. Umysł zbiór. O, to o nich żeście mówili, tak? Tak. Takie chomiki, nie? No, to właśnie nie podkryłem. Co to są za kryształy? Dobra, w końcu się upgrade'ują. Ile tych porozumienie od zoomów. Na północy u mnie? No, dużo. Znaczy tak, to w Tazri, to co chcę zasiedlić, układ, tak? To no. Jest 5000 w sumie. Ale o wiele gorzej jest dalej, aczkolwiek nie interesuje mnie ten układ póki co. W Elbiuku. Czekaj, zaraz ci powiem, tylko nowe badanie wybiorę, jak nie pauzujemy. Sieci kopalni, nie. Może ten kosmoport lepszy sobie ulepszę, dobra. I to tutaj jest, ja ci powiem. Ktoś 12 nie pracuje. Kto nie pracuje, ten nie je. 12 tysięcy jest. No wiesz co. Kurde. Dobra. To daje ci automatyczną eksplorację, bo już mi to wkurza. Dobra, coś jeszcze. Miejsce dziedzictwa. Potyczki, w których wygrywam. Ale ładnie moja flota płynie. Dobra, dużo to nie pomogło, ale zawsze coś. To teraz, pany... Mapy gwiazdne motyki. Nie, ja pobuduję sobie kosmoporty teraz. Na pozostałych moich tych, żeby... A, tylko że znowu oczywiście hajsu nie mam. Statki cywilne. Czyli w praktyce pakt... Dobra. Odbieramy przekaz. Najwyższy kurator Tarusz. Ojej. Matko, brzmi groźnie. To chyba jest to Imperium padłe. Tak? Kuratorzy? Nie, kuratorzy to nie są Imperia. A to jest coś uniwersalnego, czy to była akurat taka nazwa tutaj? Ragerianie są tutaj. Dobra. Jeszcze nie spotkaliśmy chyba tych upadłego. A jest upadły na dole, na samym w odmiętach galaktyki. Lolhe, coś tam, Ancients. Takie, kurde, meduzowate, takie... Mhm. To takie, znaczy ja nie widzę ich na mapie, nie widzę ich teraz na mapie, o dziwo, ale na transmisji były takie no meduzowate. Obok tych Dekalan, Dekan. Graniczą z nimi, czyli jak im coś nie spodoba się to. Nie, ale to nie jest Til Linesi, tylko nie. Dalej, ani dalej. Zoom, to ja ich nie widzę tam. Ale to nie. Jakieś... Ale to jest bez sens, bo ja miałem z nimi transmisję, a na mapie ich nie widzę. Migro to jakaś ten, do piratów jest. No. Div, umowa handlowa tymi badawczymi tymi. No możesz dać. Bo się skończyło nam przed chwilą. Dobra, to zaproponuję. Ja już proponuję spokojnie. A to daj na fulla max. No 30 lat. To ja tak samo z tobą, Jaromir, wysyłam. Tak, już moment. Ja już, ty się nie kłopocz, ja i tak nie mam co robić, więc... Wysyłam propozycję. O, ja chyba zjadłem. Porozumienie, mam, bo... dobrze. Zasłony, dezinkretary. Dobra. No, to ja biorę i buduję dalej. Dobra, buduję. Bo pancernika jest. Zawsze damy radę. Ja już mam. O, nie, wyprzedził mnie.
Jezus Maria, to jest świat gigantów, mnie nie stać na to jeszcze. To jak ten oklęt flagowy. Construction complete. Ojojoj. O, badanie. Ships upgraded. Chemiczny błogostan. Co to jest chemiczny? Rzadka technologia. Nie wiem, dlaczego? Bo to jest chemiczny błogostan, to jest to, że możesz inne populacje zjadać, nie? Co? Nie, to nie jest zjadanie populacji, tylko nie? To jest chemiczny błogostan, to dostajesz narkotyki dla społeczeństwa. O. Tak? Tak. A nie to, że innych się zjada? A to nie wiem, może. Może sam wziąłeś te narkotyki i wydawało ci się, że innych zjadasz. Aż tak to nie. Wziąłem terraformowanie. O nie, a ja tu się czaję na ten plan, który mogę, nie mogę. Ale ja tutaj mam, jak będę miał terraformowanie, to ja mogę zmienić każdą planetę, czy to jest ma jakieś ograniczenia? Każdą. No to ja mam tak. Ale to trzeba skolonizować najpierw, nie? 5. Nie. Nie? Tylko w granicy musi być. Planety. Tak. O, panie. Już mówię, żeby skolonizować planetę, żeby terraformować planetę skolonizowaną, musisz mieć adaptację środowiska. Znaczy badania. Tak, badania. I wtedy terraformację, adaptację środowiska i wtedy możesz terraformować światy już zamieszkałe. A te, które nie są zamieszkałe, to nie. To możesz, tylko badając technologię terraformacji. Czy ja w ogóle mam taką technologię? Wygląda na to, że mam. Może coś warto steraformować. A ty, ja nie mam? No nie, no. To nie fair. A ja nie wiem. Ci, co nie chcą, to mają. Ci, co są w moich granicach, to że tak powiem... To ta technologia dużo mi da, bo ja mam tutaj 5 planet na swoich terytoriach, które... A nie, ja mogę, ty! Co? Kurna już! Mogę terraformować planety, niektóre można bez... A co się tak spina? Co ty się tak spinałeś o to? Bo nie zrozumiałem kontekstu teraz. Co? Może się denerwowałeś, że nie możesz terraformować... No bo ja mam tyle tu planet, które mogę skolonizować, ale nie mogę. Rozumiesz? No to nie ma... Znaczy wiem, o co ci chodzi, ale ze spokojem. Zasięg czujników planetarnych. Nie. Obrona punktowa, bariera. Nie, szybkość rozwoju kolonii, koszt budowy statku kolonizacyjnego, to wezmę sobie. Kurna, bo ja sobie do tundry buduję, terraformuję, a ja nie mogę tundry zamieszkać przecież. Statek konstrukcyjny się leni tutaj, serio. No widzisz. Tutaj kazałem ci budować, głuptasie. Nie! Jak anulować rozkaz? Tam są takie krzyżyki czy coś tam. Nie anuluję tego. Chwilę muszę mu kazać ten wyjść na orbitę. Ojej. Bo by mi... Ojej, cóż się tam dzieje? Nie to, co trzeba, by mi budował. O, nareszcie mam tradycję następną. Construction complete. Dobra. Co jest? Powiedzenie wojny. O ja, zaraz będę musiał się dołączyć. Kto? Ja do wojny, bo... Ruxo, coś tam. Tak, bo oni mi ich zjedzą. A musisz, czy możesz ich zolać? No ale oni mi ich zjedzą i już później to jest okazja taka, wiesz. Herbatka, przepraszam. O rany, jak naokoło gościu musi lecieć. I jak to wygląda, bo ja w sumie też jak pierwszy raz grałem po premierze Stellarisa, to nigdy nie terraformowałem chyba planety. Jak to wygląda? Ja w sumie też nie terraformowałem. Więc ci nie powiem. No dobra. Kosmoport. O jakie ja tu rzeczy mogę. A. To statek konstrukcyjny w sumie się nabudował, ale to już chyba wszystko, co mógłbym tu zbudować. Dobra, to ja jestem teoretycznie na system survey complete. Maksimum tego, co bym chciał. Więc lecisz tutaj i na orbitę, żeby się utrzymania nie kosztował. Montażownia niszczycieli. Jaromir, mógłbyś zapisać? Już, tylko zatrzymam.
Jak się nowe okręty odblokowywało technologią, zapis, nie? Zapis. Ja jestem ciągle. Zapisałem, a co się dzieje? Na drugi rand ciągle jestem. Czemu? Ja chcę spać w wojnie. A, dobra. Mam odpauzować mam? Tak. Mhm. A, nie ma technologii, dobra. No dobrze. O kurde, mam dużo, bo mógł tego budować. Akurat nie stać mnie. Po co mi armia obronna? Trzymanie energii. 1-3. Ale o energii się nie martwię. Tutaj mogę jeszcze dużo naprawdę dużo ulepszyć. Construction complete. Teraz tylko się zadbać. Ciekawe. Dobra. Imperium Ryderionów. A to którym wypowiadasz wojnę? Tym czerwonym. Myślałem, że na odwrót. Co, oni są twoi sojusznicy? Nie. A kto jest twoim sojusznikiem? Eruxo? Tak. O. No to ze spokojem. Gdzie? Tutaj jest bezrobocie, tak? No to budujemy, co tutaj ci budować pomnik. Ten już nie mam pomnika tutaj. To będzie emocjonujące, bitwa będzie. Ale to powiedz gdzie to sobie chętnie ten sobie zerknijmy. No. Tylko na razie to czekaj, bo oni chyba. Oni już przegrali bitwę z tamtymi. Bije ich, jak już nie będzie emocjonującej bitwy. Teraz to już tylko podbijanie. O, widzisz. To chciałem właśnie wykorzystać ten moment. Manipulowanie atmosferą to do czego jest? To manipulacja atmosfery. To sobie wezmę jednak. Ojojoj. No kurna, nie! Co się z tym dzieje? Tak dramatyzuje trochę, no ale znowu mi zmarł dobry naukowiec. A mnie co chwilę padają, no, więc... Bywa. Gdzie się wchodziło w przywódców? Prawdopodobnie już nie mam tego, można powiedzieć, rozejmu. Rekrutacja. O, widać, że jakbym wypowiedział datkaną wojnę, to nie widzę, żeby się dołączyli tamci. Nie, dołączą się. Zoomowie się dołączą. Mniejsza. A, nie wierzę. A ty wiesz, jak ten... No. O nie wiem, a 5400 mają, czyli nie jest wcale tacy lepsi ode mnie. Fajnie, bo oni tylko flotą wpłynęli, a nie podbijają tego, więc ja tu mam okazję chapnąć wszystko. Ciebie wymienimy. Nie techno, kurna, nie to chciałem. Czytaj Wojciechu, co ty tutaj wybierasz. A dobra, nie skasowało mi tego, okej, świetnie. To tak, może tak, statek badawczy. Wybierz construction complete. Tego. Tak. Ty tutaj. Człowiek, bo lepszy jesteś z biologii. Dobra, zostanę, że tak powiem, tym. Kim? Czekaj, bo się zawiesiłem. Nie, dobrze. Jeszcze raz. Zostanę mecenasem. O, sztuki? Tak. Kosztem 2000 tauzenów, 15% miesięczna jedność. Co prawda na 2 lata, ale nie, 120 miesięcy to nie jest, to więcej. Dobra. Zawsze coś. Jakieś urozmaicenie w kampanii. Tak, troszkę więcej wiesz. Piraty. I no. Research complete, ameby już mam. O, jak super. Zastąpienie, elektrownia bateriańska, ciśniemy do
koniecznie. Się trochę polepszyłem z technologią, ale nadal odstaję. Dobra, przecież ja robię ten krążownik. O, krążownik, ja myślałem, że pancernik. Ale pancernik jest po krążowniku, czy jeszcze później? Po krążowniku. O. No to ja się nie poddaję z wyścigiem zbrojeń, zaraz będę miał krążowniki i cisnę w pancerniki. No nie ma tak. Budowniczy światów, terraformowanie, manipulowanie atmosfery. O właśnie, przecież ja już mam termoformowanie. Mi znowu padł? Jak się robi termo... I mam wybory. Śmierć dowódcy, kanclerz umarł, ojej. Jak się robi terraformowanie? Klikasz na planetę i tam masz opcję terraformuj. Nie masz? Nie mam. No to... Jest. Mam, znalazłem. System survey. Świat suchy, świat stepowy. A czemu mam ograniczenie? Aha, bo manipulowanie atmosferą jest potrzebne. Czy jednak było potrzebne to manipulowanie? No czemu mi nikt nie powiedział, że jest mi potrzebne manipulowanie atmosferą? No kurde! No już wiem! Manipulowanie atmosferą do czegoś przydatnego? Nie! Może nawet do mnie nie mówiliście wtedy. Dobra. Najwyższy kupiec Lili Lowton. Dobrze was widzieć. Pierwszy najwyższy kupiec ciągą... Lili coś tam. Energią podstawową, budulcem cywilizacji. A to jakiś event będzie z nimi? Mam nadzieję. No teraz by było mnie stać w sumie. Dobra, desantuj wojska. Stacje badawcze do wybudowania. Akurat nie mam żadnych takich. Bo to urozmaica nasze let's play'e. Możesz sobie popatrzeć, coś tam bije, ale tu jest 10 tysięcy floty i tylko stacje badawcze rozwalamy. To nie jednak nie. To już mój przysunął. No nie wierzę, już mój wojnę wypowiedział temu samemu wrogowi. 7 tysięcy floty ma. Głównego sektora nie, bo nie gram na sektora. To Macedony. Usunięcie tego laboratorium biologiczne. O kurde, to w sumie nic z tego sobie wezmę w tej sytuacji. Dobra. Dobra, to za kosmoporty się biorę w tej sytuacji. Ale oni mają statków tych. Albo nie. Albo nie. Albo nie. Per 34% per. Krążownik, to sobie teraz w krążowniki inwestujemy, tylko muszę sobie je zaprojektować. Projektant okrętów. Research complete. No co mamy? Dopalacze jakieś. Szybciej właści, bijcie to, bo... I teraz tak, jak mam na przykład... ja mam głównie lasery rentgenowskie. Najwięcej ich mam. Ale mam też pociski jądrowe i obronę punktową. Punktową obronę warto wrzucić w... Tak. Ale nie mogę. W sensie nie mam... bo to chyba do pancernicy, nie? Bo ten nie ma takiej wielkości. Nie, obrona, możesz niszczyciele w obronę punktową wyposażać. Bo niszczyciele mają bonusy. 29 minut mamy. Skończę może piratów jeszcze rozwalić, dobra? Co z tą obroną punktową? W sensie, że nie mogę do krążownika jej dawać? Wiesz co? Możesz. Tylko trzeba wybrać inne moduły. Niszczyciele możesz. Bo ja mogę to tak pozmienić. No. W niszczycielu możesz. Dobra. To, ale ja to tym się zajmę w razie czego za kamerą nawet, jeżeli będzie trzeba. No, statki najlepiej przeprojektować poza tym, bo to troszkę czasu zajmuje. Situation log updated. Dobra. Dobra. Weźmy ją flotę. Miesięcznie gas. Tu. Gaz liturowy. Statek badawczy. Gdzie ja to zniszczyłem? Tu. Projekty badawcze. Nie. Zbadaj. W sumie nie. Co nie? Nie, bo na początku wydawało mi się,
dobry układ, a potem uznałem, że nie, no kurde, jednak nie. Że jednak nie jest dobre. Dobra, deflektory zróbmy. Ciągle w tej laserii idę. I kończymy, panowie. Tak. Pauza. No to może macie. Jest pauzowane. Tutaj się z wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Bye bye. Cześć. Yo, yo.